Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Dzisiaj recenzować będziemy sobie tą właśnie myszkę TT Sports by Trematic Talon. Bardzo tanią myszkę, oficjalna cena to tylko 20 dolarów. W Polsce na pewno będzie kosztowała poniżej 100 zł. Powiem Wam, że jak za taką cenę, jedna z najlepszych myszek, markowych myszek, jakie można kupić w takiej kwocie. Firma Thermaltake jest sprawdzona, robi produkty dla graczy wysokiej jakości, dlatego nie musicie się martwić, że coś z tą myszką będzie nie tak. W testach sprawdziła się naprawdę nieźle, co zobaczycie zresztą za chwilkę w tej recenzji. Zapraszam Was do oglądania. Ok, więc przyjrzyjmy się myszce Talon. Jest ona całkiem duża, ponieważ ma 118 mm długości. Jej waga to jakieś 115 gram, tak więc wagę ma odpowiednio. Jest to też myszka dość wysoka, przy okazji o symetrycznym kształcie. Posiada optyczny sensor Avago 3050 i maksymalny DPI wynosi tutaj 3000. Nie mamy oprogramowania, mamy tylko zaprogramowane wartości DPI pod tym przyciskiem. Najniższa to 500, potem mamy 750, 1500, 2500 i 3000. I poszczególne kolory nam oznaczają inną rozdzielczość. Też jak widzicie, ta myszka ma takie specyficzne, fajne podświetlenie. 6 kolorów nam przechodzi, pulsuje po kolei. Podświetlane jest także logo TT Sports. I całą górę mamy z takiego matowego, gumowanego tworzywa, które zapewnia nam dobry chwyt. Też troszeczkę podświetlenie przebija nam tutaj i przez rolkę. Sama rolka jest dość dobra, chociaż nie rewelacyjna, ale działa przyzwoicie. Działa też jako przycisk. Przyciski główne mamy duże, w miarę ciche i dość lekko chodzą. Natomiast przyciski boczne, jak widzicie, są też takie plastikowe. Trzeba je dość mocno wcisnąć. No i są takie średnio ciche. To by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie przyciski. Kabelek oczywiście mamy w oplocie, jest fajnie zabezpieczony. Też dobrze zamocowany. No i te 5 w sumie przycisków z rolką myszki możemy sobie skonfigurować z poziomu gry, z poziomu oprogramowania nie, bo go nie ma. Chwyt tej myszki jest dobry, ponieważ boki mamy też takie troszeczkę gumowane, dlatego bardzo fajnie się nią trzyma. Poza tym myszka ma duże, naprawdę dobrej jakości ślizgacze, tym bardziej jak na myszkę w takim przedziale cenowym. Pod tym względem jest naprawdę fajnie, tym bardziej na dobrej podkładce ta myszka przemieszcza się bardzo, bardzo płynnie. I sam sensor optyczny Avago 3050, sprawdzona konstrukcja, popularna. Jak najbardziej sensor precyzyjny, w tej wartości 3000 dpi daje sobie dobrze radę. No i w końcu o to chodzi. Mówiłem też Wam o tym w rozpakowaniu, że myszka ma ściągane boczne panele, faktycznie możemy śrubki odkręcić. Też na opakowaniu i w instrukcji jest coś o dostosowaniu tej myszki pod własne preferencje. No więc zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Ok, coś nam tutaj puściło. O, dobra. No i zobaczcie. Można sobie zdjąć ten panel. Widać w środku cały hardware myszki. Zdjęcie tego panelu troszeczkę nam ją odciąża. Znowu bez tego panelu dziwnie by się trzymało. Podejrzewam, że TT chce wprowadzić jakieś dodatkowe akcesoria do tej myszki, na przykład żeby sobie ją dociążyć, odciążyć, żeby jakoś spersonalizować, ale jedną rzecz wiemy, że te panele można sobie odkręcić i popatrzeć na wnętrzności myszki. Widzimy przy okazji diody, które ją podświetlają. I moi drodzy, podsumowanie. Myszka Talon jest bardzo dobrym produktem w swojej kategorii cenowej. Ma sporo zalet, ma też kilka drobnych mankamentów, ale z drugiej strony, który produkt ich nie ma. W tej cenie myszka jak najbardziej przyzwoita, tak więc ja ze swojej strony zdecydowanie polecam. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!